Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. W XX wieku miało miejsce kilka zjawisk, które nie do końca wyszły na dobre ludzkości. Wojny światowe, potworne ludobójstwa, fryzura krótko z przodu, długo z tyłu i sekty, których członkowie popełniali rytualne samobójstwa. Dziś zajmiemy się tym ostatnim, bo to się wręcz w pale nie mieści, jak czasem liderzy sekt potrafili omotać swoje owieczki i momentami sprawiać też, że popełniały one z uśmiechem na ustach samobójstwa. Co z jedną z takich sekt miał wspólnego komunizm i co może się stać, jak spotkają się samozwańczy spadkobierca templariuszy i równie samozwańczy Jezus Chrystus? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Oczywiście wymienione we wstępie rzeczy mają dłuższą tradycję. Już wcześniej istniały bowiem wojny, masowe zabijanie ludzi czy potwornie kretyńskie fryzury. A co z tymi samobójstwami fanatyków? One również. Już starożytni Sumerowie chowali swoich władców nie samych, a w towarzystwie orszaków, ludzi, którzy mieli im usługiwać w zaświatach. W dużej części ci ludzie byli właśnie rytualnie uśmiercani i byli z tego powodu przeszczęśliwi, bo to było ogromne wyróżnienie zarówno dla nich samych, jak i dla rodziny. Jeden z takich śmiertelnych orszaków liczył ponad 70 osób. W XX wieku rytualne samobójstwa zaczęły przeżywać renesans z jakiegoś powodu, ale nadal nie mogło się obyć bez lidera, człowieka, za którym ludzie będą chcieli iść, nawet w zaświaty. Zacznijmy naszą kompilację od urodzonego w 1931 roku w Indianie Jima Jonesa, założyciela Świątyni Ludu. W ogóle Świątynia Ludu brzmi jak jakiś miks komuny z religią, prawda? I dokładnie tak było. Kiedy za młodu koledzy Jonesa bawili się w policjantów, czy tam, nie wiem, kowbojów, to Jones bawił się w kapłana skazującego na potępienie, a jak podrósł, to wkręcił się w komunizm. Nie brzmi to na razie zbyt dobrze, co nie? Chociaż w zasadzie uczciwie trzeba przyznać, że Jones dość szybko zauważył, jak mocno przegwizdane mają w tym okresie czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych. I kto wie, być może na początku faktycznie chciał im pomagać, jednak w pewnym momencie z tych problemów rasowych zrobił tylko jeden z elementów bardzo dziwnego koktajlu, bo dodał do tego jeszcze swoją fascynację kapłaństwem, komunizm, narkotyki, w tym kokainę i wyszedł mu nowy kościół. Jim Jones miał sporo wspólnego z Rasputinem. Miał to coś, co sprawiało, że ludzie chcieli go słuchać, ale wiedział, że to nie wystarczy, bo musiał dać też ludziom jakąś formę dowodu, żeby uwierzyli, że jest wyjątkowy i że warto za nim iść dalej. Zaczął od populistycznych kazań, które były taką pierwszą siecią do zbierania nowego narybku do sekty. Ludzie lubią populizm, zwłaszcza jak im się akurat w danym momencie nie wiedzie. To też wkręcali się delikatnie w sektę, przychodzili na kolejne spotkania, a tam dostawali wytrzeszczu oczu, jak słyszeli, że podczas kazań Jones mówi o ich problemach, o nich, a przecież ich nie zna, a na pewno nie zna tak dobrze, żeby o tych ich kłopotach wiedzieć. No to kurde, ani chybi jasnowic. Czy tak było? Formalnie tak, Jones uważał się za jasnowidza, a prawda była taka, że miał po prostu pomocników, którzy jednak nie tylko podsłuchiwali rozmowy nowych członków sekty, jak ci pojawili się w świątyni, ale też przeglądali ich śmieci, albo, podając się za osoby badające opinię publiczną, przychodzili do nich do domów i wypytywali o różne rzeczy. Później dostarczali szefowi te informacje, a on z tych danych szył piękne kazania. Ale gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, że ten gość jest zesłańcem niebios, to Jones zadbał też o elementy show. Pomocnicy na nabożeństwach udawali też inwalidów, których lider cudownie uzdrawiał, ale to nadal nie wszystko, ponieważ fałszowano też uzdrowienia nowych członków sekty. Tylko w jaki sposób? Na przykład raz
pojawił się w świątyni starszy mężczyzna, któremu na dzień dobry zaproponowano napój witaminowy, który tak na serio był miksem dość mocnych środków uspokajających. Efekt był taki, że dziadkowi po chwili się w głowie zakręciło i zemdlał. Obudził się na scenie z nogą w gipsie. Powiedziano mu, że stracił przytomność i podczas upadku złamał nogę, ale to nic, bo Jones mu ją zaraz naprawi. No i oczywiście lider sekty podszedł, coś tam poczarował, zdjęto gips i dziadek wstał, jak gdyby nigdy nic. Ruszać mógł nogą, wszystko elegancko, oczywiście ludzie w ekstazie, a prawda była taka, że żadnego złamania nie było, po prostu na nieświadomce wsadzono dziadkowi zdrową nogę w gips. Takimi akcjami Jones wyrabiał sobie markę ze słońca niebios wśród swoich wyznawców. Jak pamiętacie, początkowo ta grupa to byli ludzie biedni i zdesperowani, ale z czasem świątynia ludu zaczęła też przyciągać ludzi, którzy wcześniej sobie naprawdę nieźle radzili, a biedni robili się dopiero po wstąpieniu do sekty. Jakim cudem? Ano takim, że po pewnym czasie wjechały nowe zasady, w tym taka, że przystępując do społeczności, zrzekasz się swojego majątku, a to nadal nie wszystko, bo rodziny były rozdzielane, no i na dzień dobry trzeba też było podpisać in blanco parę kartek. Po co? Żeby w razie zdrady sekty Jones mógł taką osobę ukarać, tworząc na podpisanej uprzednio kartce na przykład oświadczenie przyznania się do morderstwa, albo do gwałtu, albo robiąc z tej kartki testament, albo zrzeczenie się praw rodzicielskich. Nikt tego oczywiście nie chciał, więc owieczki były grzeczne, no i wiadomo, szczęśliwe, bo bujały się ze zbawcą, który odjeżdżał coraz mocniej. W 1972 roku wprowadzono do użytku płaską drewnianą deskę, znaną jako tablica edukacyjna, którą bito dzieci do nieprzytomności na oczach całego zgromadzenia. Rodzice nie mogli uratować swojego potomstwa, ponieważ to sprowokowałoby dalsze kary i oskarżenia o brak lojalności. Dzieci zamykano też w ciemnych komórkach i rażono je prądem po udzieleniu im nagany przez radiowęzeł. Jones używał mikrofonu jako broni wymierzonej w jego trzodę. Gdy winowajca został ukarany, pobity i upokorzony, musiał do mikrofonu powiedzieć: dziękuję ci, ojcze. Sekciarze mieszkali razem, więc bardzo ciężko było odejść. Presja społeczna była gigantyczna. Kilku osobom udało się jednak zwiać i te osoby zaczęły informować odpowiednie służby, że w kościele Jonesa dzieją się rzeczy naprawdę mocno odbiegające od normy. Trzeba się było zawijać. Sekta, czyli mniej więcej 900 osób, zawinęła się do Gujany. Tam kupiono ziemię w środku dżungli i w tej nowej miejscówce Jones zaczął wprowadzać komunistyczne aspekty swojej wiary. Na czym to polegało? Na podziale doby na trzy części. Był 8-godzinny dzień pracy, bardzo ciężkiej pracy, bo polegała ona na utrzymaniu osady w środku dżungli. Czas wolny, na przykład na sen, ale na seks już nie, bo ten mógł uprawiać tylko Jones. I 8 godzin nauki. Co to była za nauka? Głównie radziecka propaganda wspierana ich filmami. Wtłaczanie ludziom do głów, że nie ma piękniejszego ustroju na świecie niż komunizm, co oczywiście nie każdemu jest na rękę. Budujemy socjalistyczną utopię. Zagrażamy podstawom funkcjonowania amerykańskiego rządu. Przyjdą tutaj, żeby aresztować i torturować was wszystkich. Nie możemy na to pozwolić. Oczywiście Jones nie byłby sobą, gdyby nie zadbał o odpowiednią oprawę. Jego strażnicy raz na jakiś czas otwierali gdzieś tam w oddali ogień z broni i owieczki były przekonane, że faktycznie Amerykanie są już u progu i tylko dzięki tym dzielnym strażnikom jeszcze ich nie dopadli. Ale Jones nie pozostawiał złudzeń. Był przekonany i mówił to swoim owieczkom, że Amerykanie w końcu przyjdą, a jak przyjdą, to nie można im się dać żywcem. Tak jest, Jones zaczął powoli przekonywać swoich wyznawców, że zbiorowe samobójstwo nie tylko uchroni ich przed zemstą USA, ale co więcej, wywoła światową rewolucję. Większość owieczek uwierzyła, a reszta bała się sprzeciwić. Zaczęły się symulacje samobójstw, czyli po prostu picie podrobionej trucizny, no takiej nieszkodliwej, żeby po prostu oswoić się z tą myślą. A w tym czasie nadworny medyk Jonesa obliczał, ile cyjanku potrzeba, żeby cała sekta sprawnie zawinęła się z tego świata. Ale czy naprawdę nie uszło to uwadze władz? Nic nie uchodzi uwadze władz, synku. Racja, bo nie tylko gujańska administracja była zaniepokojona, również amerykańska. Przybyła specjalna delegacja z kongresmenem na czele, żeby sprawdzić, czy członkowie sekty na pewno są tam z własnej woli, czy generalnie wszystko ok.
i na początku faktycznie wszyscy byli przeszczęśliwi. Było jak w kronikach filmowych PRL-u, ale po jakimś czasie członkowie delegacji zaczęli dostawać od członków sekty listy z prośbami o pomoc. Jednak na nic się to zdało, ponieważ jak delegacja ruszyła w drogę powrotną, to Jones wysłał za nią swoich strażników, a ci nie mieli litości, nie oszczędzili nawet kongresmena. Nie było już szans na pomoc z zewnętrznego świata. Jones wiedział, że to już nie tylko jego paranoja i faktycznie niebawem Amerykanie wjadą mu na rewir i to wcale nie z zazdrości, że stworzył im pod nosem komunistyczną społeczność, a żeby go po prostu wsadzić do pierdla, gdzie już od dawna powinien siedzieć. Jednak o tym nie powiedział swoim owieczkom i sam pewnie też nie do końca chciał to przed sobą przyznać. Niemniej jednak zebrał wszystkich i wygłosił ostatnie kazanie. Stwierdził, że czas nadszedł, wróg się zbliża i czas się zabić ku chwale rewolucji. A zaczną od dzieci, żeby w razie czego wróg ich nie torturował. Tylko jedna matka się sprzeciwiła i ją też zakrzyczano. 287 dzieci zmarło po podaniu im trucizny za pomocą strzykawki, natomiast dorośli w większości chętnie sięgali po kubeczki, a panika wybuchła tylko na krótką chwilę, kiedy pierwsza ofiara osunęła się martwa na ziemię. Wtedy wszyscy sobie zdali sprawę, że to już nie są ćwiczenia. To prawdziwe samobójstwo. Jednak strażnicy szybko otoczyli niezdecydowanych i zmusili ich do wypicia trucizny, po czym pogratulowali sobie znakomitej roboty i sami wypili po śmiertelnym koktajlu. Tylko paru osobom udało się uciec. A czy był wśród nich Jones? Nie, on był jedną z ofiar, tylko że nie zażył trucizny, a kazał się zastrzelić jednemu ze swoich podwładnych. Poza Jonesem 18 listopada 1978 roku zginęło 908 osób. O ile Świątynia Ludu, co by o niej nie mówić, wzięła sobie za cel coś w miarę realnego, czyli walkę z kapitalizmem, tak powstały w 1984 roku Międzynarodowy Rycerski Zakon Tradycji Solarnej. Odleciał już całkiem w kosmos i to w sumie nawet dosłownie, ale hej, nie oczekujmy zbyt wiele od grupy religijnej, której liderami byli koleżka uważający się za wcielenie członka zakonu templariuszy i typ uważający się za wcielenie samego Jezusa Chrystusa. No nie brzmi to najlepiej, prawda? Zaprawdę powiadam ci, no nie najlepiej. Niestety ci goście byli też niesamowicie charyzmatyczni, może nawet bardziej niż Jim Jones, ponieważ jakimś cudem wkręcili swoim owieczkom, że po śmierci pomogą im się przenieść na planetę krążącą wokół Syriusza. Tylko wcześniej trzeba było zrobić parę rzeczy. Wiadomo, zabić się, ale do tego zaraz przejdziemy. Jednak wcześniej też było parę formalności do odhaczenia. Trzeba było na przykład przepisać swój majątek na rzecz sekty, a jak się było kobietą, to jeszcze oddać się przed nabożeństwem samozwańczemu Chrystusowi. Czemu ludzie się na to godzili? Za sektami stoi cała skomplikowana psychologia. O części czynników już sobie powiedzieliśmy. Dobre rozpoznanie członków, charyzmatyczni liderzy, popularne hasła i tutaj znowu powtarza się jeszcze jeden. Ten element oprawy, ten cały show wokół tego wszystkiego. W tym przypadku ktoś, kto dołączał do tego całego zakonu, mógł się czuć jak członek wyjątkowej ekipy, bo sekta sporo czerpała z masonerii. W różnych częściach świata powstawały loże, a nabożeństwa były przepełnione symboliką nawiązującą oczywiście do templariuszy. Bardzo mile widziane też było zakupienie odpowiednich szat i drogiej biżuterii, co stanowiło oczywiście spory dochód dla sekty. Ten dochód był tak duży, że potrzeba było w sekcie księgowego. Księgowi mają to do siebie, że są dość ogarnięci, więc nie ma się co dziwić, że to właśnie księgowy o imieniu Antonio postanowił się wymiksować z imprezy, jak zdał sobie sprawę, jak głupia jest to organizacja. Niestety, nie dość, że głupia, to była jeszcze potwornie niebezpieczna. Nie udała się ta cała ucieczka. Zabito księgowego, jego żonę, a 3-miesięczne dziecko w rytualnej ofierze zadźgano kołkiem, bo uznano je za antychrysta. Już sobie wspomnieliśmy, że oddziałów tego zakonu porobiło się na całym świecie mnóstwo, wręcz setki. Niektóre były malutkie, ale wszystkie były bardzo oddane. Służby niektórych państw zaczęły się tymi oddziałami w końcu interesować i nie wiadomo do końca, czy to właśnie dlatego liderzy sekty uznali, że pora się zawijać z tego świata, czy może tak jak oficjalnie twierdzili, objawiło im się, że apokalipsa jest już tuż, tuż. Wniosek był w każdym razie jeden. Czas na samobójstwo całej sekty. W październiku 1994 roku zorganizowano coś na zasadzie
ostatniej wieczerzy, gdzie ustalono też najprawdopodobniej harmonogram, kto ma się kiedy zabić. Zaczęło się 2 dni później. W pierwszej fali życia pozbawili się między innymi obaj liderzy sekty, co niestety tylko dodało pewności siebie pozostałym fanatykom. Ludzie ginęli w różny sposób, od trucizn, od kul, a szczególnie makabrycznego odkrycia dokonano w Szwajcarii. Tam martwi członkowie sekty leżeli zwróceni do siebie stopami, tworzyli takie koło, a w sali było pełno luster i symboliki nawiązującej do templariuszy oczywiście. W ogromnej części wzniecano też pożary, ponieważ w całym tym zakonie panowało powszechne mniemanie, że dusza szybciej dostanie się na inną planetę, jak doczesne szczątki zostaną spopielone. Tylko kurde, jak to zrobić, żeby najpierw popełnić samobójstwo, a potem wzniecić pożar? Ten problem rozwiązano ładunkami z zapalnikami czasowymi. Samobójstwa nie ustawały. Ostatni członkowie sekty mieli zginąć we Francji w 1997 roku. Policjant i architekt. Najpierw zabili swoje rodziny, podpalili zwłoki, a później wzajemnie się zastrzelili w taki sposób, żeby ich zwłoki opadły do płomieni. Łącznie zginęły 74 osoby. Jeśli myślicie, że zakon solarny i ich teoria o przeniesieniu duszy po śmierci na inną planetę to szczyt odjazdu albo wręcz odlotu, to jesteście w tęgim błędzie, ponieważ na łeb ten zakon bije amerykańska brama niebios, której członkowie uwierzyli, że za widoczną wtedy kometą Hale'a podróżuje sobie przyczajony statek kosmiczny wielkości Saturna, na którym znajduje się dusza duchowej partnerki lidera sekty o imieniu Marshall. Ta duchowa partnerka miała umrzeć jakiś czas wcześniej, ale teraz wracała z zaświatów, żeby zabrać ze sobą członków sekty do lepszego świata. Tylko wcześniej zgadnijcie, co musieli zrobić. Tak jest, pozbyć się swojej ziemskiej powłoki lub inaczej rzecz nazywając, po prostu zabić się. Ale to dopiero jak przyjdzie odpowiedni moment. Wcześniej jednak trzeba było żyć według reguł bramy niebios, które były dość specyficzne. Przede wszystkim zero seksu. Żeby nie kusiło, to faceci poddawali się kastracji i tutaj swojego rodzaju fenomen, jeśli chodzi o liderów sekt, bo Marshall, który, jeśli to kogoś bardzo interesuje, nazywał się Applewhite, też uciął sobie co nieco, jednak pokus było więcej i dbali o to obcy, specjalna ich rasa, lucyferianie. To oni mieli blokować ludziom możliwość wejścia na wyższy stopień ewolucji. Na szczęście szef Marshall wiedział, jak z nimi walczyć. Członkowie sekty medytowali, wsłuchując się w jednostajny dźwięk kamertonu, co w sumie samo w sobie brzmi już trochę jak tortura, ale to nie wszystko, bo dość powszechnie przyjęto też, że Marshall jest Jezusem, a pędząca za kometą przyczajona dusza jego byłej to Bóg Ojciec. I ja wiem, że brzmi to wszystko dość dziwnie, niemniej jednak uczciwie przyznać trzeba, że w przypadku tej sekty, Bramy Niebios, nikt nikogo na siłę nie trzymał. Jeśli ktoś uznał, że to nie dla niego, to mógł bez problemu odejść. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób odchodzić nie miało zamiaru. Ci ludzie nie mogli się wręcz doczekać samobójstwa i przejścia do kolejnego wymiaru. Członkowie sekty zaczęli przymierzać się do swojego przejścia. Każdy członek nagrał film ze swoim oświadczeniem ostatecznego wyjścia. Mrożące krew w żyłach filmiki, które kręcono przez parę dni, w ogóle nie pasują do uroczego otoczenia Rancho Santa Fe. Ptaki śpiewają w tle, drzewa szumią na lekkim wietrze, a 39 osób opisuje, jak bardzo nie może się doczekać samobójstwa. W oczy rzuca się, jak bardzo są przy tym radośni. Pierwsza grupa zabiła się 23 marca 1997 roku. Zażyli oni być może nawet całkiem smaczny, ale zdecydowanie odradzany przez nas miks soku jabłkowego, wódki, pudingu i fenobarbitalu, środka na epilepsję, który w zbyt dużych ilościach jest śmiertelny. Oczywiście w tym przypadku zadbano, żeby właśnie tak było. Kolejnego dnia kolejna grupa strzeliła po ostatnim w życiu drinku i w tej właśnie grupie był między innymi lider sekty. Jak już wiecie, 39 osób zabiło się w siedzibie Bramy Niebios. Wszyscy niezależnie od płci byli ogoleni maszynkami, a niektórzy z jakiegoś powodu wcześniej spakowali walizki. Członków sekty było jednak więcej i funkcjonariusze zaczęli ich wyszukiwać, żeby zapobiec kolejnym samobójstwom, jednak z mizernym skutkiem. Kolejny członek sekty zabił się 28 marca w swojej przyczepie, pisząc w liście pożegnalnym, że nie może się już doczekać spotkania z przyjaciółmi po drugiej stronie. W maju 2 kobiety popełniły samobójstwo w motelu niedaleko Las Vegas.
chęć zabicia się i przejścia w ten sposób w kolejny wymiar była gigantyczna w tej sekcie do tego stopnia, że no, chyba najlepszym przykładem będzie tutaj gość, którego udało się uratować po próbie samobójczej, a on po jakimś czasie zdesperowany ją powtórzył. Tym razem udało mu się. Doprowadził rurę wydechową samochodu do namiotu, ale żeby być pewnym, to jeszcze sobie obwiązał głowę plastikową siatką. W sumie zabiło się 43 członków Bramy Niebios. Jak widzicie, sekty to potwornie niebezpieczne organizacje, które są w stanie z człowieka wyciągnąć nie tylko pieniądze, ale też czasami życie, a kiedy do takich akcji dochodzi, to w mediach robi się naprawdę głośno, tak jak miewało to miejsce w drugiej połowie XX wieku. Aczkolwiek są organizacje, które wolą działać w sekrecie, i mają inne, choć równie niebezpieczne zamiary. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o sektach samobójców, zabójców i nie tylko, to sięgnijcie po książkę Jonathana J. Moore'a Mroczne Bractwa i Tajne Kulty, czyli Historia Sekretnych Stowarzyszeń, wydaną przez Znak Horyzont. Wiecie, to jest jedna z tych książek, które może nie są najweselsze, ale naprawdę nie można się od nich oderwać. Sprawdźcie ją koniecznie, polecamy Wam ją bardzo mocno. A my widzimy się niebawem.